Janusz Kołodziej może w następnym sezonie zmienić barwy klubowe. Nieoficjalnie mówi się, że kapitan jaskółek przeniesie się do Leszna. Kołodziej w minionych latach reprezentował już leszczyńskie Byki i dobrze wspomina tamtejsze środowisko. Motywacją dla wychowanka unitarnów jest jazda w PGE Ekstralidze. Pozostanie w ekipie jaskółek oznaczałoby rywalizowanie wśród pierwszoligowców, co dla zawodnika tej rangi oznaczałoby krok wstecz. Póki co Janusz daje pierwszeństwo tarnowskiemu klubowi i niebawem odbędą się rozmowy z zarządem dotyczące jego przyszłości w Unii. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Kołodziej widziałoby w składzie większość drużyn PGE Ekstraligi. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, jednak wizja jazdy w pierwszej lidze może przesądzić o odejściu lidera tarnowskiej Unii.